Witamy w szóstym już wydaniu Wieści ze Świata. Jest rok 559 przed Chrystusem. Oto korespondencja znad Morza Czarnego. Oto jesteśmy świadkami pojawienia się na tym terenie nowych przybyszów. Jest to grupa zwiadowców. Nazywają się Scytami i przywędrowali, jak sami mówią, z daleka. Jeden mówił, że ze wschodu, drugi pokazywał raczej na północ. To typowi koczownicy. Ich dom to jurta na stepie. Niezwykle skuteczne są ich łuki. Scytowie potrafią miotać strzały na odległość 400 metrów. Takiego zasięgu nie ma nawet broń asyryjska, choć używający jej łucznicy są znani ze swej siły. Scytowie chwalili mi się, że mają duże stada bydła bez rogów. Niestety nie mogę tego potwierdzić, gdyż nie widziałem tych zwierząt na własne oczy. Ich mięso jest głównym pożywieniem scytów, zwłaszcza w czasie wypraw zwiadowczych i wojowniczych. Ci zwiadowcy przygotowują właśnie pożywną zupę. Mięso spreparowali już w zimie. Po zabiciu krowy wysuszyli je na mrozie, starli na proszek i zapakowali do krowiego pęcherza. W tej chwili wystarczy sproszkowane mięso wrzucić do gorącej wody. Warto jeszcze dodać, że wojownicy nie rozstają się z końmi. Reszta ludzi wraz z całym dobytkiem ciągnie za nimi na wozach. Z obozu Scytów nad Morzem Czarnym na Wieści Grzegorz Kozak. Wciąż mamy rok 559 i przeniesiemy się teraz na wyspę Elbę na Morzu Śródziemnym. Jestem na wyspie Elbie, gdzie znajdują się liczne piece hutnicze, w których Etruskowie wytapiają żelazo i miedź. Niestety nie możemy im się przyjrzeć z bliska z powodu dymu. Od dwóch dni panuje tu bezwieczna pogoda i dawno nie padał deszcz. Warto tu jednak przyjechać, bo są tu również warsztaty rzemieślnicze, które wykonują nie tylko posągi bogów z brązu, ale również przedmioty użytkowe. Zapinki, zwierciadła, złotą biżuterię. Kobiety uczestniczą tu w życiu publicznym i politycznym, niemal na równi z mężczyznami. Od handlujących z Etruskami Greków usłyszałem kąśliwą opinię, że tutejsze niewiasty mają raczej swobodne obyczaje. Dla Wieści z kraju Etrusków Artur Kaczmarski. Nasz komentator ma dla nas kilka informacji na temat tajemniczych Etrusków. Słuchajmy więc uważnie. Na Półwyspie Apenińskim rozwija się kultura Etrusków, którzy sami siebie nazywają Rasenna. Pojawili się tam około 1000 roku przed Chrystusem. Tereny, które zajęli, były bogate w złoża miedzi i rudy żelaza. Etruskowie okazali się biegli w wydobyciu i obróbce tych metali. W VII wieku Etruskowie nawiązali kontakty z koloniami greckimi, widać wyraźnie wpływy greckie na ich kulturę. A około 600 roku przed Chrystusem Etruskowie rozpoczęli kampanię wojenną przeciwko swym sąsiadom. Jedną z ich zdobyczy jest niewielka osada. Etruskowie nazwali tę osadę Roma. Co zawdzięczają Rzymianie Etruskom? Oprócz nazwy oczywiście. Pierwszy most na Tybrze na pewno. Na pewno umiejętność budowania dróg, to znaczy brukowania ich kostkami kamiennymi. Umiejętność budowania systemów kanalizacyjnych, no i z pewnością strój, bo sławne rzymskie togi były wzorowane na płaszczach etruskich. Wciąż pozostajemy w roku 559 przed Chrystusem i przenosimy się do niewielkiego królestwa Persów. Stoję przed murami Pasargadę. Wkrótce przybędzie tu nowy władca Kurusz, nazywany przez Greków Cyrusem. Cyrus został królem Persów niedawno. Jego matka Mandana jest córką króla potężnych Medów. Cyrus wybrał na stolicę starożytną twierdzę Persów Pasargadę. Ten młody władca ma ambitne plany zjednoczenia rozproszonych plemion perskich. Mamy nadzieję, że za chwilę król Cyrus pojawi się i będziemy mogli go zobaczyć. Jak dotąd jednak nie mamy informacji, gdzie jest w tej chwili. Sprzed murów Pasargadę dla Wieści Małgorzata Ziętkiewicz. Nadal jest rok 559 przed Chrystusem. Spróbujmy teraz przyjrzeć się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Na przełomie VII i VI wieku przed Chrystusem na Bliskim Wschodzie układ sił był chwiejny. Liczyły się cztery królestwa. Lidia, Babilonia, Imperium Medów i państwo asyryjskie. W 614 roku przed Chrystusem Medowie i Babilończycy zawiązują sojusz i napadają na Asyrię. W 590 roku przed Chrystusem wybucha konflikt pomiędzy Medami i Lidyjczykami, który trwa przeszło 5 lat. Kończy się niespodziewanie 5 maja 585 roku, kiedy nad polem bitwy w środku dnia zapada ciemność. Z obliczeń astronomów wiemy, że było to zaćmienie słońca, ale obie walczące strony odczytały w tym zjawisku dany przez bogów znak do zakończenia wojny.
W takiej oto sytuacji na tron perski wstępuje wspomniany w korespondencji Cyrus. W 550 roku przed Chrystusem władca Medów, a prywatnie dziad Cyrusa, wysyła wojska przeciw wnukowi. Ale ta wyprawa kończy się dla niego druzgocącą klęską. Zwycięski Cyrus zostaje władcą Medów i rozpoczyna swój zwycięski marsz. W 547 roku pokonuje króla Lidyjczyków Krezusa. Wyrusza na północ i dociera do rzeki Syrdargi. Następnie w roku 539 wkracza bez walki do Babilonu. Imperium Cyrusa jest jedyną potęgą w regionie. W 537 roku przed Chrystusem Cyrus pozwala Żydom, uprowadzonym pół wieku wcześniej przez Nabuchodonozora z Jerozolimy, na opuszczenie Babilonii i powrót do ojczyzny. 40 tysięcy Żydów wyrusza z niewoli babilońskiej i po przebyciu 1600 km dociera do Jerozolimy, gdzie rozpoczyna jej odbudowę. Mamy już rok 514 przed Chrystusem. Proszę teraz o korespondencję z Indii. To pod tym drzewem 36-letni książę Siddhartha Gautama stał się Buddą. Książę Siddhartha urodził się w 560 roku przed Chrystusem. Przez 7 tygodni siedział pod konarami figowca, pogrążony w rozmyślaniach nad cierpieniem i ułudą świata. I wówczas to stał się Buddą. Słowo Budda oznacza oświecony, przebudzony. Głoszone przez niego cztery szlachetne prawdy wywierają coraz większy wpływ na umysły tutejszej ludności. Czym są owe prawdy Buddy? Otóż głoszą one, że cierpienie jest nieodłączne od istnienia, że cierpienie jest złem. Zaś główną przyczyną cierpienia jest pożądanie. Poskromić je można dyscypliną buddyjską. Nagrodą jest nirwana, czyli odejście w niebyt. Paradoksalnie niebyt staje się dla wyzwolonego pełnym bytem. Do tego dążą ci właśnie uczniowie Buddy. Z Indii dla wieści Magdalena Wiktorowicz. Pozostajemy nadal w roku 514 przed Chrystusem i łączymy się z Persją. Jesteśmy przy jednym z posterunków Traktu Królewskiego, którego twórcą jest król perski Dariusz. Trakt Królewski o szerokości około 5 metrów ma długość ponad 3000 km i łączy ze sobą Sardes ze stolicą Persji Suzą. Znajduje się na nim 111 posterunków, gdzie królewscy kurierzy mogą zmieniać koń. Przy każdym posterunku postawiono gospodę, by podróżujący mogli bezpiecznie spędzić noc. Posterunki oddalone są od siebie około 30 km, co odpowiada jednemu dniu zwykłej podróży. Ale w sytuacjach szczególnych jeździec przebyć może nawet 150 km dziennie. Wówczas droga z Suzy do Sardes zajmuje około 20 dni. Dla wieści z Traktu Królewskiego Piotr Pacholski. Prawie na naszych oczach wyrosło na Bliskim Wschodzie Imperium Perskie. Myślę, że warto choćby w skrócie przedstawić głównych twórców potęgi Persów. Dariusz był zręcznym królem. Nie tylko utrzymał Imperium Cyrusa, ale nawet je powiększył. Jego poprzednik, król Kambyzes, podbił Egipt. Sam Dariusz zdobywa północno-zachodnie Indie, aż po górny bieg Indusu. W roku 514 przed Chrystusem zdobywa Macedonię i kraj zamieszkały przez Traków. O ile Cyrus zyskał przydomek ojca imperium, o tyle Dariusz kupca. Stało się tak dlatego, że to właśnie Dariusz upowszechnił wynalazek Lidyjczyków, czyli monety. Zwyczaj bicia złotych monet jednakowego kształtu i wagi wprowadził jako pierwszy król Lidii Krezus. Jednak to właśnie Dariusz upowszechnił ich użycie na terenie swojego ogromnego imperium. Pozostajemy ciągle w roku 514 przed Chrystusem. Oto kolejna korespondencja, tym razem z Chin. Znajdujemy się w pokoju, w którym większość swojego czasu spędził Konfucjusz, zajmując niższe stanowisko w hierarchii urzędniczej Lu. Zajmował się kontrolowaniem spichlerzy. Teraz Konfucjusz jest już sam uznanym mędrcem, ma własnych uczniów, których przygotowuje do pełnienia odpowiedzialnych funkcji w państwie. Przed chwilą rozmawiałam z jednym z pracujących tu urzędników, który swoją pracę rozpoczynał wraz z Konfucjuszem. A opowiedział mi o nim taką oto anegdotę. Konfucjusz powiedział mi kiedyś, trzeba, by władca postępował, jak się godzi władcy, minister jak ministrowi, ojciec jak ojcu, a syn po synowcu. Zaskakujące, jak te proste słowa odnieść możemy do sytuacji w każdym państwie. Z Chin, dla wieści, Magdalena Sakowska.
Jak widać z ostatniej korespondencji, VI wiek to wiek prawdziwej eksplozji ruchów religijnych. Myślę, że warto wysłuchać opinii naszego eksperta na ten temat. Konfucjusz nie jest jedynym myślicielem tego czasu. Co dziwniejsze, w tym samym czasie, w Chinach, w Indiach, w Persji, ale również tam, gdzie mieszkają izraelskie plemiona, pojawia się wielu przywódców religijnych, którzy głoszą jedną podstawową prawdę. Człowiek jest zagubiony w rzeczywistości, która go otacza. Skoro tak, to człowiek powinien znaleźć sposób na wyzwolenie lub zbawienie z tego, co go dręczy. A w tym czasie, w Persji, niejaki Zoroaster dochodzi do wręcz przeciwnych wniosków. Jest kapłanem, który sprawuje opiekę nad wyciskaniem z pewnej rośliny soku, nazywanego chaomą. Jest to sok, którym upajają się kapłani, popadają w stan ekstatyczny i doznają różnego rodzaju wizji. Pojawia się przed nim Bóg Chaoma i mówi: Zoroastrze, oto pokażę ci prawdziwy obraz wszechświata. I wiedzie go na dwór Ahura Mazdy, Pana Jasnego, Pana Dobra. I tam Zoroaster dowiaduje się, że wszystko, cały świat tkwi w konflikcie pomiędzy dobrem a złem. Czy zaratustranizm miał wpływ na inne religie? Tę samą ideę przyjmują prawdopodobnie od zoroastryzmu wielcy prorocy Izraela. Daniel, Ezechiel, a także ten, który napisał drugą część księgi przypisywanej Izajaszowi. Tam właśnie pojawia się po raz pierwszy wygłoszona wprost myśl o Mesjaszu, Zbawicielu, o zmartwychwstaniu zmarłych, o sądzie ostatecznym. Myśl, która odciska głębokie piętno na dalszym rozwoju religii świata. I oto mamy rok 472 przed Chrystusem. Napływają do nas kolejne wieści ze świata. Zaczynamy od Grecji. Kilka godzin temu na ateńskim rynku nazywanym Agorą zakończył się sąd skorupkowy. Sąd skorupkowy, czyli ostracyzm, to czysto ateński wynalazek. Biorą w nim udział wszyscy obywatele Aten, ale wyłącznie mężczyźni. Ten kawałek gliny nazywany jest ostraką, czyli skorupa. Stąd też nazwa tego typu sądu. Ten, którego imię pojawi się najwięcej razy, jest uznawany za wroga demokracji i skazywany na 10-letnie wygnanie z Aten. Dziś na Agorze zebrało się 6 tysięcy Ateńczyków, którzy większością głosów, a w zasadzie większością skorup, skazali na wygnanie Temistoklesa, byłego dowódcę spod Salaminy. Mimo zakończonego już zgromadzenia zażarto dyskusje między zwolennikami a przeciwnikami Temistoklesa nadal trwają. Z Aten dla wieści Maria Bnińska. Nadal pozostajemy w roku 472 i mamy teraz korespondencję z nad Morza Czarnego. Trwają ostatnie przygotowania do pochówku scytyjskiego wodza. Za młodu wsławił się w walkach, które Scytowie prowadzili na tyłach armii Dariusza. Jego odwagę potwierdzają przytroczone do uzdy końskiej skalpy z głów 12 perskich wojowników. To właśnie dzięki takim jak on wojownikom Scytowie są liczącą się w świecie potęgą. Wojska scytyjskie, siejąc przerażenie, docierają na tereny Europy Środkowej, a także Bliskiego Wschodu. Interesujący jest fakt, że w wyposażeniu grobowca znajdują się przedmioty wykonane przez greckich rzemieślników. Świadczy to o silnych wpływach kultury greckiej na scytyjską arystokrację. Pogrzeb dzielnego dowódcy odbędzie się, jak tylko jego ciało powróci z pośmiertnego objazdu. Zwyczaj ten polega na obwożeniu zwłok po ważniejszych ośrodkach scytyjskich i może trwać nawet kilka miesięcy. Po umieszczeniu zwłok w grobowcu całość zostanie zasypana piaskiem, tworząc w ten sposób kolejny kurhan. Dla wieści z pustego jeszcze scytyjskiego grobowca Grzegorz Kozak. Rok 386 przed Chrystusem przynosi nam niezwykle gorące wieści z Rzymu. Łączymy się z naszym korespondentem. Jesteśmy w Rzymie, który został właśnie splądrowany przez wojowniczych Celtów. W Rzymie spotykają się drogi wiodące z północy na południe. Przez miasto wiedzie również słynna Via Salaria, czyli droga solna. To dzięki soli Rzymianie się bogacą. Sól nie tylko dodaje smaku potrawom, sól pozwala konserwować żywność.
choćby mięso i sery. A Rzym sprawuje kontrolę nad solankami znajdującymi się u ujścia Tybru. Galowie nie zamierzają się jednak tu zatrzymywać na dłużej. Ich celem są bogate greckie kolonie na południu półwyspu. Dla wieści z Rzymu Wojciech Jagielski. Prawdę mówiąc, Celtowie mnie zaskoczyli. Łączymy się z naszym ekspertem, aby nam przybliżył historię Celtów. Pojawienie się Celtów, zwanych przez Rzymian Galami, na arenie dziejów owiane jest mgłą tajemnicy. Swoją ekspansję zawdzięczają niewątpliwie nowym wynalazkom w dziedzinie uzbrojenia. To ich, do nich należy wynalezienie wspaniałej nowego typu okutej tarczy, długiego miecza. Celtowie w odróżnieniu od państw greckich słyną z walki indywidualnej. Tak też są pokazywani z odkrytym nagim torsem. Wszystkie elementy, które widzimy na tym pomniku, wiążą się z pewnym schematem przedstawiania barbarzyńcy, a konkretnie Celta w sztuce antycznej. I tak na szyi ma naszyjnik zwinięty, tordowaty, określany mianem Torquefesa. Jest to symbol Celta. Włosy w kształcie far morskich i ledwo widoczne wąsy. Jest to symbol barbarzyńcy. Fakt, iż został on pokonany, to przedstawienie go na tarczy w sposób symboliczny w całej sztuce antycznej. Obok znajduje się ułamany miecz i trąbka, dlatego że Celt określany jest mianem trębacza. A na piersi widzimy ślad zadanej rany i broczącej krwi. Jest rok 323 przed Chrystusem. Przed chwilą nadeszła sensacyjna korespondencja z Babilonu. Aleksander, król Macedonii, zwany Wielkim, jest w tym oto pałacu. Nieoficjalnie wiemy, że jego stan zdrowia jest bardzo ciężki. Pojawiły się pierwsze spekulacje. Jedni twierdzą, że został otruty, inni, że to malaria. Być może wkrótce dowiem się czegoś więcej od swego pałacowego informatora. Żołnierze Aleksandra kilkakrotnie już próbowali przedrzeć się przez pałacowe straże, by zobaczyć swego ukochanego wodza. Tymczasem niektórzy dowódcy przeczuwają najgorsze i pytają, co potem. Aleksander nie ma syna, choć jedna z jego żon, baktryjka Roxana, spodziewa się dziecka. Więc stało się najgorsze. Aleksander nie żyje. Miał 32 lata. Panował 12 lat i 8 miesięcy. Z Babilonu dla wieści Małgorzata Ziętkiewicz. Myślę, że w tej sytuacji powinniśmy przypomnieć najważniejsze fakty z życia Aleksandra Wielkiego. Aleksander był synem Filipa, króla macedońskiego, który doszedłszy do władzy, przeprowadził gruntowną reformę swojej armii. Armia macedońska zdała egzamin w 338 roku w bitwie pod Cheroneą, gdzie zwyciężyła koalicję państw greckich. Władzę po nim objął 19-letni syn Aleksander, uczeń Arystotelesa. Aleksander genialnie wykorzystał stworzoną przez ojca machinę wojenną, podbijając olbrzymie tereny. W roku 334 przed Chrystusem Aleksander przekracza ze swoją armią Bosfor i w miejscowości Granik pokonuje wojska króla Dariusza. Kolejną zwycięską bitwą Aleksandra jest bitwa pod Issos. Następnie zdobywa Tyr i dochodzi do Egiptu. W 331 roku przed Chrystusem zajmuje Babilon, Suzę i Persepolis. W 327 zdobywa tereny dzisiejszego wschodniego Iranu. W 326 dociera do rzeki Indus. 10 czerwca 323 roku po krótkiej chorobie umiera w Babilonie, do końca planując podboje. Jest rok 219, przepraszam, przed Chrystusem i oto mamy niezwykłą korespondencję z Chin. To, co za mną widać, to wielki chiński mur. Budowany był przez 10 lat przez armię 300 tysięcy ludzi. Jego długość wynosi prawie 4 tysiące kilometrów i ma bronić państwo Qin przed koczowniczym ludem Hunów, żyjących na północy. Twórcą muru jest Qin Shi Huangti, przy czym Qin oznacza nazwę państwa. Stąd też wywodzi się używana przez nas nazwa Chiny. Shi znaczy pierwszy, a Huangti cesarz.
Władca nazywa się więc pierwszym cesarzem Chin. Pierwszy cesarz w roku 213 rozkazał spalić wszystkie książki, oprócz tych, które znajdowały się w cesarskiej bibliotece. Przy okazji spalono żywcem 460 uczonych, którzy nie wykonali cesarskiego rozkazu. Dla wieści z pierwszego cesarstwa Chin, Magdalena Sakowska. Wciąż pozostajemy w roku 219. Mamy teraz korespondencję z terenu dzisiejszej Bawarii. Jesteśmy na terenie zajętym przez Celtów. Miejscowa ludność rozbudowuje właśnie swoją osadę. W tej chwili wykonywane są charakterystyczne drewniano-ziemne wały. To drewno zostanie zbite gwoździami w skrzynie, które będą napełnione ziemią. Zamierzenie musi być ogromne, bo ilość przygotowanych do budowy umocnień gwoździ oceniam na kilka ton. Celtowie słyną ze swoich wyrobów metalowych, szczególnie zaś z broni. Utrzymują stałe kontakty handlowe z Grekami i Etruskami. Dostarczają im soli i niewolników, a sprowadzają przedmioty zbytku. Z celtyckiego grodu dla wieści Wojciech Tomczyk. Wciąż pozostajemy w roku 219 i łączymy się z Egiptem. Jesteśmy we wnętrzu biblioteki w Aleksandrii, obecnej stolicy Egiptu. Aleksandria została założona przez Aleksandra Macedońskiego w roku 331 przed Chrystusem. Po jego śmierci Egiptem rządzi dynastia Ptolemeuszy. Językiem urzędowym jest język grecki. Władcy wnoszą niezwykły wkład w rozwój kultury hellenistycznej. Ptolemeusz I stworzył m.in. muzeum, czyli Muzeum Aleksandryjskie. Muzeum zapewnia naukowcom wikt i opierunek, zwalniając ich jednocześnie z podatków i świadczeń na rzecz państwa. Jest to absolutny ewenement na skalę światową. Biblioteka, w której jesteśmy, powstała za panowania Ptolemeusza I i jego następcy Ptolemeusza II. Liczy ona obecnie 500 tysięcy zwojów. Biblioteka i muzeum ściśle współpracują ze sobą. Z Egiptu Ptolemeuszy dla wieści Omar Sangare. Rok 212 przed Chrystusem przynosi mrożące krew w żyłach wieści z Italii. Jesteśmy w Syrakuzach, mieście położonym na Sycylii, zbudowanym przez Greków, a od kilku lat opanowanym przez Kartaginę. Dzisiejszy dzień jest ważny i jednocześnie tragiczny. Po 2 latach oblężenia Syrakuzy zostały zdobyte przez Rzymian. W czasie rutynowej kontroli w tym miejscu żołnierz rzymski zabił znanego myśliciela i matematyka Archimedesa. Według naocznych świadków Archimedes swoim zwyczajem wykreślał na piasku dziedzińca kolejny projekt. Zdenerwowany pojawieniem się żołnierza krzyknął do niego: nie ruszaj moich kół. W odpowiedzi żołnierz przebił Archimedesa mieczem. W taki sposób nauka legła na ołtarzu wojny. Zdobycie Syrakuz przez Rzymian zmienia sytuację polityczną w regionie, bowiem od tej chwili Rzym w całości kontroluje Sycylię, wyzwalając ją spod wpływów zarówno Kartaginy, jak i Grecji. Syrakuz dla wieści ze świata, Maria Blińska. Jest rok 112 i zbliżamy się już do końca kolejnego wydania wieści ze świata. Przepraszam, mamy jeszcze jedną korespondencję. Ci wojownicy, których spotkałem tu przypadkowo, pochodzą z odległej Jutlandii, a dokładniej z Półwyspu Cymbryjskiego. Dotarli tutaj, bo jak się dowiedziałem, ich celem jest Rzym. Cymbrowie i Teutoni, tak się nazywają ich plemiona, wchodzą w skład plemion germańskich. Te wojownicze ludy z północy uważają, że ich sile nie sprosta żadna potęga. Jak na razie odnieśli kilka znaczących zwycięstw nad Celtami. Dla wieści z obozu Germanów Wojciech Tomczyk. Niestety to była już ostatnia nasza informacja. Żegnamy się, zapraszając na kolejne wydania wieści ze świata. Do zobaczenia.